Państwa bardzo serdecznie. Rok 2012 obchodzimy jako rok Janusza Korczaka. W związku z tym Opera i Filharmonia Podlaska przygotowują wielkie, fantastyczne wydarzenie, czyli polską prapremierę musicalu Korczak. W tej chwili właśnie trwają bardzo intensywne próby do tego przedsięwzięcia, a spektakl będziemy mogli już zobaczyć we wrześniu. Premierze towarzyszą również różnego rodzaju działania edukacyjne, czyli konkursy, warsztaty, konferencje, wydawnictwa. Jednym z nich jest konkurs Mały Przegląd Reaktywacji. Konkurs ten dedykujemy wszystkim placówkom imienia Janusza Korczaka w Polsce oraz wszystkim świetlicom, szkołom województwa podlaskiego. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu jednego numeru takiej gazety. Idea nawiązuje do wydawnictwa zainicjowanego przez Janusza Korczaka, gazety, którą redagowały dzieci, pisały dzieci dla innych dzieci. Na laureatów czekają wyjątkowe, bardzo atrakcyjne nagrody, czyli zaproszenia na spektakl, ale również opublikowanie jednego numeru gazety oraz nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł, która, miejmy nadzieję, przyczyni się do założenia być może redakcji takiej gazetki w jednej ze szkół. A o szczegółach dowiedzą się Państwo ze strony Opery i Filharmonii Podlaskiej. A teraz zapraszam wszystkich na obejrzenie, podejrzenie, jak pracują ci młodzi i ci nieco starsi wykonawcy nad tym niezwykłym przedsięwzięciem, nad musicalem Korczak. Nazywam się Tadeusz Płatek, jestem kierownikiem muzycznym musicalu Korczak. Właściwie musical to nie jest dobre słowo, dlatego że oczywiście forma jest musicalowa, to znaczy są to piosenki, duety, tercety, wielkie partie chóralne, poprzedzielane partiami czysto teatralnymi, czysto aktorskimi. Natomiast to słowo trochę nie pasuje do tego ogromnego, wspaniałego przedsięwzięcia, którym jest musical. To jest, myślę, że najlepiej byłoby to określić jako dramat muzyczny, dlatego że są tam fragmenty komediowe, tragiczne oczywiście też, ale też fragmenty pogodne, śmieszne. Janusz Korczak był doktorem, który założył żydowski sierociniec. Znalazły się tam też katolickie dzieci. I latem Janusz ze Stefą i innymi opiekunami pojechał z dziećmi do obozu koncentracyjnego i zginął tam razem z nimi. Zginął tam w komorze gazowej z wszystkimi dziećmi. Korczak był także pisarzem i między innymi napisał książkę pod tytułem Król Maciusz I. Jest to Korczak troszeczkę z innej strony, z tej bardziej prawdziwej strony. Korczak, który w naszej świadomości ogólnej funkcjonuje jako człowiek, który umierał heroicznie, ale nie żył heroicznie. A jego życie było bardzo ciekawe, bardzo był to człowiek energiczny, bardzo dowcipny. I też dowcipne fragmenty są w tym dziele właściwie wspaniałym. Dziecięcym jest od 50 do 90 dzieci czasami nawet.
plus 20-osobowy chór dorosły, plus orkiestra, która tak naprawdę jest, jest to 12 solowych instrumentów. Czyli mamy 12 solistów instrumentalnych na scenie, co jest dla nich bardzo trudne, dlatego że weźcie 12 solówek. Cały czas dzieło bardzo obszerne, półtorej godziny. To jest właściwie sama muzyka, plus jeszcze troszeczkę dochodzi scen teatralnych, które będzie reżyserował Roberto Skolnowski, dyrektor naszego teatru. Musicalu Korczak i bardzo się z tego cieszę, że mogę wziąć w takim przedsięwzięciu udział i no i mam nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej. Tak samo jak moja koleżanka, gram w musicalu Korczak. Mam rolę dwóch solistów, Amos i Chłopczyk. I bardzo lubię śpiewać w tym chórze, ponieważ sprawia mi to bardzo dużą przyjemność. Dostałam się tutaj, ponieważ moja pani, grałam na fortepianie i moja pani od fortepianu powiedziała mi, że w chórze, że jest chór filharmonii i bardzo mnie to zainteresowało, no i się zgłosiłam. Potem był casting i bardzo mnie ucieszyła ta wiadomość, kiedy usłyszałam, że się dostałam. Grałam rolę sędziego drugiego w tym musicalu i bardzo mi się podoba. Śpiewaj cały dzień, ja będę palił i drinka pił, a ja będę czytał, a potem śnił. Musicalu Korczak przebiegają w bardzo sympatycznej atmosferze. Śpiewamy wszyscy, jesteśmy, myślę, że zgraną grupą i wszyscy są z tego zadowoleni. Czasami próby na tych zajęciach są bardzo ciężkie, ponieważ no, czasami nam coś nie wychodzi, ale mamy bardzo miłego dyrygenta, który nam zawsze wszystko podpowie, przypomni, tłumaczy nam, zawsze mówi nam, co jest źle, a co dobrze i bardzo nas czasami rozbawia, także się śmiejemy wszyscy razem. W trakcie tych wakacji zbliżających się będzie kilka plenerowych przedstawień. 22 lipca spodziewamy się występu w Warszawie. Na pewno będziemy występować w Sachsenhausen 1 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wielka premiera musicalu Korczak na deskach nowej otwartej opery przy ulicy Odeskiej będzie miała miejsce 29 września.